Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku F1News.pl w lekko, bardziej niż lekko zmienionej konwencji. Będą odcinki się teraz odbywały w zupełnie inny sposób. Nie będę pokazywał najciekawszych newsów tylko z opisem, jednak będę mówił o najciekawszych wydarzeniach z minionego tygodnia z moim własnym komentarzem. Mam nadzieję, że ten sposób przyjmie się przynajmniej dobrze i że chętnie będziecie oglądać moje wypowiedzi i moje zdanie na najbardziej ciekawe wydarzenia z minionych tygodni. Ostatnio jedną z najważniejszych informacji, bądź najważniejszym tematem, którym Formuła 1 żyje podczas ostatniego tygodnia, jest sprawa Kimiego Räikkönena, któremu zespół Lotus był winien wypłaty za zajazdy w ich zespole. Podobno od samego początku sezonu Kimi Räikkönen nie dostał ani dolara, ani grosza, ani euro, nie wiem w jakiej walucie dokładnie mu płacą. Kimi oficjalnie wypowiadał się, że jest taka sytuacja, bardzo mu się ta sytuacja nie podoba i było nawet zagrożenie, że może nie wystąpić w ostatnich wyścigach tego sezonu. Jednak jak to w Formule 1 wszystko dzieje się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Lotus znalazł nowego udziałowca, którym jest Quantum Motorsport, którego zastrzyk pieniędzy ma podobno pozwolić na wypłatę Räikkönenowi pieniędzy i chyba rzeczywiście ma to jakieś pokrycie, ponieważ Kimi ma wystąpić oficjalnie we wszystkich wyścigach do końca tego sezonu. Także myślę, że kryzys został rozwiązany. Jednak za tym idą kolejne rzeczy. Quantum Motorsport podobno chce, by szeregi Lotusa zasilił Nico Hülkenberg, który jest bardzo wysoko cenionym kierowcą i w końcu być może ma nadzieję na dostanie bolidu wystarczającego do walczenia o wyższe pozycje niż do tej pory. Jakiś czas temu pojawiła się informacja na temat kalendarza na rok 2014. Wstępne założenia mówiły o 22 wyścigach, jednak ostatnio pojawiła się informacja, jakoby ta liczba miałaby spaść z 22 do 20. Nie z powodu tego, że taką decyzję podjęliby włodarze Formuły 1, głównie Bernie Ecclestone, a dlatego, że po prostu dwa wyścigi mogą mieć problemy z organizacją. Tutaj chodzi o Meksyk i o wyścig uliczny w New Jersey. W Meksyku będzie problem z przygotowaniem toru do listopada przyszłego roku, a w New Jersey chodzi po prostu o problemy finansowe. Czy to dobrze, czy to źle? Liczba 22 wyścigów w sezonie wydaje się dość wysoka, jednak z drugiej strony w trakcie sezonu nie mamy testów, co sprawia, że ograniczone są kilometry, które mogą przejeżdżać kierowcy. Natomiast kiedyś w sezonie jeździło się dużo, dużo więcej niż na dystansie 22 wyścigów plus treningi i kwalifikacje. Ktoś nawet kiedyś się wypowiedział, że lepiej, żeby było więcej wyścigów, jeżeli mamy zrezygnować nawet w ogóle z testów, ponieważ testy były robione tak naprawdę, wydawano pieniądze na testy i nic z tego tak naprawdę wielkiego nie było. Oczywiście rozwój samochodu był bardzo ważną częścią, jednak wydawano zbyt dużo pieniędzy. Jednak jak dla mnie sezon 20-wyścigowy jest całkiem dobrą opcją. Nie widzę potrzeby do rozszerzania go do większej ilości. Tutaj bardzo dobrym sposobem byłoby wyścigi, które by odbywały się naprzemiennie w jednym roku ten wyścig, w drugim ten. I to byłoby idealnie pomieściłoby wszystkie wyścigi, które chcą brać udział w Mistrzostwach Świata. Na koniec jeszcze kilka ploteczek, jeżeli chodzi o kierowców. Podobno właśnie Hülkenberg ma przejść do Lotusa, o czym wspominałem na początku programu. Maldonado ma odejść z Williamsa, gdzie ma przyjść Felipe Massa, gdzie ma być Maldonado? Nie wiem, Force India też podobno ma oferować Hülkenbergowi umowę, także tutaj wszystko jest napięte, są różne opcje i po prostu wszyscy czekają na krok któregoś kierowcy, który to wszystko rozwiąże. Myślę, że tym kierowcą będzie Nico Hülkenberg. Kiedy on podejmie decyzję, kiedy on podpisze kontrakt z jakimś zespołem, zobaczymy wtedy innych kierowców zmieniających zespoły bądź przedłużających umowy z aktualnymi zespołami. Póki co musimy czekać na Nico Hülkenberga, który mam nadzieję dostanie w końcu bolid godny jego talentowi. To tyle na dzisiaj. Za tydzień kolejny odcinek w tej samej konwencji i tak chyba pozostanie do końca, chyba że po drodze coś się zmieni. A tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia.